Gadamy w grze, pod V, pamiętaj. Halo, halo, słychać mnie? Albo po teraz jak, jak na radiu. Jak ty teraz zobaczysz, jak wygląda. Ej, można biegać, to... ale numer, dodali no. Bieganie. Tak, tylko że bieganie masz bodajże 3 sekundy i potem masz 5 sekund odpoczynku. No tak, no bo nasz bohater się szybko męczy, bo nie oszukujmy się, nie jesteśmy profesjonalnymi łapaczami ducha. Wow, dodali spray na komary! No, tego chyba nie to było. To jest Super Timor, Super Timor. Co to jest Super Timor? Super Timor. No nie widziałeś tego nigdy? No co ty, Bladi, no błagam cię. Jak się tu rzucało, nie, jak się rzucało przedmioty? Pod G. Ale rzuciłem. Dobra, zaczynamy to, co nie? Zaczynamy tą całą... Czemu szkołę? Bo co, boicie się szkoły? Dobra, go! Możemy zaczynać? No ja jestem gotów. Kurde, jak się wchodziło, jak się wchodziło w tą... Bladi, spację. Okej, dobra, go! Go, 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 Power Rangers. Jaki masz poziom, gdzie ona będzie zwróciła uwagi? To chyba będziesz za ducha robić, Wika, nie? Ja ostatnio robiłam, to się mam wrażenie, że trochę Junior, mali. Jaki ty masz poziom, bo już nie pamiętam. Junior, jaki ty masz poziom już w tej grze w sumie? Po tej grze chyba 700 będę miał. Kurwa, jaki ty jesteś zawodowym łapaczem duchów. A co się odblokowuje na 700 poziomie, co się odblokowuje? Na 700 odblokowujesz specjalnego ducha, starego, co wrócił z mlekiem. Ja słyszałem o starym, co zwrócił z mlekiem. To jest bardzo niebezpieczny duch. Tak, słyszałem o nim de legendy, że tak powiem. Dobra, wszyscy są... Radio check. Czek poprawdy. Ale jesteście głośni. To na radio mówię. To jest Thomas Davis. Dobra. Thomas Davis. O, jesteście dobra. Dowiedz się, jakim duchem masz do czynienia, znajdź dowód, bla bla bla. Niech człowiek drużyny ucieknie duchowi podczas polowania i uchwyć zdjęcie ducha. Thomas Davis. Biorę MF-a. Podobno słyszałem, że jakieś nowe rzeczy chyba dodali. Co to się pozmieniało? Ja w ogóle nie kojarzę. Rzeczy zmienili, zmieniły. No właśnie, widzę, co teraz są lepsze. No. Tak, lepsze są po prostu. Jak się mówiło na radiu, przez B? Tak, mówisz teraz na radiu. Ej, no... Czemu poszliście? No jak mi nie wytłumaczyliście, co jest teraz do czego? No. No tak, to się tak jest. A co to jest? A, to jest chyba łapacz głośności, dobra. Wyrąbię to. Nie ma twojego ulubionego przedmiotu, Bladi, jakby co. I który jest mój ulubiony przedmiot, bo nie pamiętam. Light sensor. Nie ma light sensora? To był mój ulubiony przedmiot. No jak ja się teraz połapię, co to są za urządzenia? Znalazłem jakieś dziwne z głośniczkiem i skąd ja mam wiedzieć, co to jest? No nie wiem, zarazem podniosę jakieś urządzenie i nie wiem, co to jest, jakimś mikrofonem? Czy może... Co to jest? Jakieś no gówno... Nie wiem, co to jest. To są docy, to zobaczysz później, ja mam twojego streama włączonego. Co to jest doc? Docy? Zobaczysz, to takie people run robi, kurwa. Co robi? Drzwi otworzył. Co robi? People run takie, people run. Nie rozumiem, co do mnie mówisz, weź mów jak człowiek po ludzku. No, gdzie wyście w ogóle poszli? Czemu mnie zostawiliście na zewnątrz? Halo! Ja tu pomocy potrzebuję! No i se poszli gdzieś w pizdu. Czemu mnie zostawiliście? Gdzie wy jesteście? Halo! No właśnie my po szkole, no. No to zaczekajcie na mnie, ja się sam boję chodzić po szkole. Oj, zostawili... Nie ma czekania, nie ma czekania. Ale ładnie się świeci. No i co to robi niby? No? Nie no, świeci się ładnie. Weź to schowaj na razie, baranie. Nie wyjaśniłeś mi, do czego służy, to będę sobie... Będę... Ja będę, jak będę chciał sobie... Jak będę chciał sobie rozducha widać ten... Jak będę chciał sobie postawić, to sobie postawię. Nie będziesz mi mówić. Trzeba było mi wytłumaczyć do tego ten... No... Jak to postawisz tam, gdzie jest duch, to będziesz widział, jak sobie biega. No i tak ciężko było wytłumaczyć, co nie? A co to... Mówiłem, że tipo run robi. Dobra, nie rozumiem, co do mnie mówisz czasami. Mówisz jak przez zęby, co nie? Co to, książkę znam... Kamery to chyba wiem. A to co to, jakiś gaz łzawiący? A nie, to ta ultrafioletowa czapka, dobra. To kojarzę. Dobra, to kojarzę. Nie no, są light sensory, to jest light sensor chyba. Chyba znalazłem. To jest movement sensor, ale on teraz działa też jak light sensor. No to są moje profesjonalne sprzęty. Dobra, jak się teraz ducha łapie? Byś mi trochę wyjaśnił, a nie? No wyjaśniłbyś, bo zamiast mi tutaj wprowadzić nowego rekruta, to wy sobie poszliście na zwiedzanie, no jak mi nie powiecie, czy teraz jaka temperatura ma być, czy to się zmieniło, no skąd ja mam wiedzieć, co ja teraz mam robić? Chodzę po tej szkole jak debil jakiś. No. Szukaj temperatury poniżej 10,
Znalazłem! Jest przy wejściu. No to tak samo jak na górze, bo to dopiero korki włączyłem. No, poniżej 10 jest przy wejściu. No 6 stopni jak nic, no piska jak cholera tutaj na wejściu. No. No mówię ci, jak u Abiego w domu tak pizga. No. No, mówię ci, 6 stopni na wejście. No jak nic, mnie tu zaraz zabije ten duch. No, gdzie wy jesteś? Ja nie mogę sam chodzić, bo się boję trochę. No. Ale ty wyłączyłeś profesjonal, w ogóle to jest junior? Ej, Bi, gdzie jesteś? Do cholery. Ja się boję sam chodzić. No wszędzie tu się pizgawica straszna na tych korytarzach jest. Gdzie ty jesteś, Ej, Bi? Chodź w prawo od wejścia. Jestem przy schodach. No. Ja się sam boję chodzić po taki ten. No kurde, wszędzie tu jest pizgawica. Jak nie miałam znaleźć ducha? Jestem przeciwko mnie, widzisz? No widzę, jakaś znajoma twarz. Przynajmniej tyle. Ej, no straszna pizgawica to jest junior generalnie. A weź pobiegnę, zobacz jak długo mogę. E, zajebiście. No. Zajebiście, będziesz mógł uciekać. No. No dobra, i czego szukamy właściwie, bo tu wszędzie pizga junior. No bo na jakim poziomie trudności gramy? Nie mam pojęcia, nie profesjonal gramy. Dobra, junior, tłumacz się, jak to z tą temperaturą jest, czego my szukamy teraz? Temperatura... A bo my wszyscy na górze, kurwa, jesteśmy. My jesteśmy wszyscy na górze, kurwa, AB. No tak, ale junior, no to wytłumaczysz mi, o co chodzi z tą temperaturą? To chodźmy z juniorem może na dół, co? O, widzę tam AB'ego. Pika na latarką. Weź może do AB'ego. To ja pójdę z juniorem na dół. No, a wy zostańcie na górze i sprawdzajcie. Junior, ja chciałem ci wyjaśnić. Słyszałeś drzwi, drzwi. Ja chciałem, żebyś mi wyjaśnił temperaturę, a ty nie chcesz cały czas mi tego wytłumaczyć. No i nie wytłumaczy mi, co nie? No nie da rady się, nie dogadasz się z człowiekiem. No. Proszę. No, temperatura jest tak, jak kiedyś było. No jak, przecież tu wszędzie było pizgawica. No i nie wyjaśni, co nie? No i nie wyjaśni. Wigusia, weź mi ty wyjaśni. Czego my szukamy, bo ja nie wiem teraz. Znaczy, no właściwie gdzie jest duch? Ja chodzę za MF-em, więc w razie czego wiesz, no ale jak na korytarzu było 6 stopni, przecież tam na wejściu. Bo korytarz się dłużej rozgrzewa. No ale jest pizgawica na korytarzu, co nie? Musisz mieć coś blisko 1-2 stopni, wiesz? A, no to właśnie, tylko to mi chodziło. Takim... Poniżej no. 10 stopni może być około 8-7 nawet i wtedy już tam może no to przy samym wejściu szkole. Jest ten. Ale to no. W całej szkole przy teraz tak nie mamy, będzie. Kurwa blady, czego ty nie rozumiesz? No jak to, czy ja nagrzewa się, czy się nie nagrzewa? No nagrzewa się, to trochę trwa. No to po co chodzimy z tymi temperaturami, skoro to i tak nic nam nie mówi? No teraz już chyba da. No. O zobacz, tu przy tej kolumnie było tak zimno. Ja tu wbiłem to tu. Jest 12 stopni. Nie, no mówię ci, tutaj zaraz znajdę to miejsce. No, gdzieś tu było zimno, jestem pewien. Taka pizgawica tu była. O, widzisz, jakie ładne światełko roztegowałem? Thomas. Thomas Davis, czy Davis Jones, czy jakoś tak. Thomas Davis, give us a sign. Kurwa, byku. No. No bo słyszałem drzwi. O! No właśnie. Nie no, Junior, na korytarzu, na górze, na przeschodach. Junior, po tej stronie jest jeszcze cieplej niż po lewej. No, chyba ten korytarz jest cieplejszy. To idziemy tam do ciebie, Amy. Spoko, spoko. Nie tutaj, Bloody, tam. Tam idź. Gdzie tam? A, to tutaj, Wikuś. To no. Mi MF łapał przy tych schodach. Kurde, trochę się cykam, szczerze mówiąc. Coś długo nie atakuje ten duch, może to jakiś nieśmiały jest. Nieśmiały duch? Ja wiem, czy tak długo nie atakuje. No, ja się dziwię, że jeszcze go tak rozjuszyłeś, a jeszcze cię nie rozszarpał, AB. To jest trochę dziwne. A w kiblu jest, w kiblu jemy w łapie teraz. Nie, no cieplutko tutaj widzę. Gdzie, no. Miałeś, gdzie miałeś tego MF-a dokładnie, AB? No właśnie, pokaż tego stramefa. Tutaj, jest w kiblu tutaj. Dobra, idę. Tutaj też wodę włączył. Kurde, trochę się cykam, szczerze mówiąc. Aparat. No. Ale brudną czy czystą? Brudną. O kurde, zesrałem się. W kurwę jebane. Łatwa gra. Dobra. Jak się gasiło latarkę, bo... Cyk, latareczko. Jak się gasi latarkę, bo zapomniałem takich podstaw. Podstaw. Się... Uff. Podstaw się gasi. Nie działa. To co, straciliśmy juniora, szkoda. Dobra, działa. Uff. Dobra, no widać, że amator, co nie potrafi mi wyjaśnić podstaw łowiednictwa.
No. To ja idę po kamerę, zobaczę. No i tutaj to pizga. Dobra, wiem co tu jest potrzebne. Zaufaj mi, Abby. Czwórka cały czas jest. Dobra. Ja stąd spadam. No. To ty, Wikusia, tak śpiewasz? Czy to duch tak śpiewał? Nie, to duch. On tak śpiewa la la la? Można się zestrzeć trochę. Dobra, Abby, idź tam się z nim się zabaw, a my z Wikusią schowamy się w ciężarówce. A, super. Czemu te drzwi do cholery są zamknięte boczne? No cóż, zagadaj Bladeuszu. A nie, to Wikusie. Witaj, Wikusiu. Czy to Bladeusz? Powiedz. Czemu radio nie działa? A, to ty. No bo jest hunt. Nie pyrka latarka, jak nie jest hunt? No ale jak jesteś blisko, tylko pyrka. Ja pierdziele, ale zestrałem się. Ja się zastanawiam, czemu nie pyrka latarka, co nie? No. On tu nie przyjdzie? Nie, raczej nie dojdzie. A zrobiliście mu fotę? Jak to sprawić, zobaczyć? Ja mu zrobiłem. A jak to zobaczyć, jak jest fiotka? Tak jak wcześniej. Fotosmacz. O kurwa, trzygwiazdkowa, ładnie. Do no, wody. A jaką złapałem fotę. Kur, jak tu pozmieniali teraz. A chyba nowe buty też. Chyba też są nowe duchy w ogóle, co nie? Jakieś no, takie. Są jeszcze nowe duchy, bo jest to nowy przedmiot. I czym się charakteryzują? Pewnie rozjuszeniem większym, tak, co nie? Tak, dokładnie. Dobra, wezmę te dropsy, bo muszę się trochę naćpać. A ja też mam zero sanity, co jest? No weź dropsy, weź te zjebnij dropsiki trochę. Jechnąłem te dropsa. Dobra. Biorę gadałkę i pisałkę. Ja wezmę kamerę. Co nie? Bo czekaj, bo co tam mamy zrobić? Niech członek drużyny ucieknie do chowy podczas polowania. Kurde, łatwo. Dobra, wezmę kamerę. Okej, co jeszcze bierzemy? Co jeszcze bierzemy? Co wzięliłeś, Abby? Abby, co wziąłeś? Bo nie wiem, co brać jeszcze. Nie bierz kamery, ja już wziąłem kamerę, wiesz? Ale to muszą być dwie, bo jednej nie ogarniesz, co nie? No, no, zaufaj mi. Znam się na polowanie na duchy jednak trochę. No. Abby, to co brać? Co jeszcze wziąć? Książkę wziąłeś? Na książkę i gadałkę wziąłem. A, dobra, to ja wezmę... O, to ten ultrafioletową latarkę wezmę. Tak, dobry pomysł. Dobra. Brzmi ultra i fioletowa. No. Jest coś z was już na górze? Tak, ja już jestem na miejscu. Bo ja się trochę boję. Ej, ta kamera od razu działa? Czy teraz trzeba ją uruchomić? Czy ona... Ta kamera od razu działa, czy ją znowu trzeba uruchomić w jakiś sposób? Nie, od razu działa. A, nice, dobra. To gitara. Dziwne, wyleciała piłka. To było bardzo dziwne, szczerze mówiąc. Ale jeszcze przed wejściem do szkoły wyleciała piłka. I teraz się, szczerze mówiąc, boję tam wchodzić trochę. Halo? Jest tu kto? Halo, gdzie jesteście? Na górze. Na miejscu, na górze, ale nie chcę gadać. Kurwa, bo ja muszę z nią pogadać. Znam, mam jedną taką metodę na duchy. Mówię jej, powiem jej tak: hello, my little friend. No. Co nie? I ktoś powiem w stylu: czemu jeszcze nie zjadłaś jej biego? Albo nie, inaczej. Mam tu dla ciebie przepyszny kąsek. Nazywa się Abizczyzna. No, to jest takie połączenie, wiesz, dziczyzny i Abizczyzny. O, tu postawię kamerę i zajebiście będzie widać wszystko. Pisze. Widzę coś w tym tęczu. Ja mam tego. O nie. Zgaś to gówno. Już jest w bohancie? Halo? Boję się zapalać latarkę. Ja pierdzielę, to jest nie do ogarnięcia. Skąd mam wiedzieć, kiedy jest pochancia, kiedy jest przed?
No, na przykład nie słychać niestety na radiu, bo myślałeś o tym? Czemu ta kamera lewituje? Wikusia, co zrobiłeś z tą kamerą? Co to jest ta kamera? Dobra, ja stąd spadam, boję się tego miejsca. Ja stąd się wynoszę. Wynoszę się z tego miejsca. Otwórzcie drzwi od... Nie będziesz, nie będę ci od... Co chcesz, żeby ten... otworzył? Sprawdź fingerprinty, bo mogą być. Rzuciłem tam latarkę, sam sobie sprawdź fingersprintsy. Ja idę do bazy, co się muszę odpocząć. Uff. Ej, no boję się, Abi, no. Wiesz, jak się przestraszyłem? Kurczę, siedziałem zamknięty... Nie ma więcej fingerprintych, latarek do fingerprintów. Nie, no na pewno jest, chyba w krzakach zostawiłem... Ten, na pewno jest, chyba w krzakach zostawiłem jedną. Zajebiście. No, mówię ci, gdzieś tutaj chyba jest. A są orby? No właśnie nie wiem, bo są zamknięte drzwi. A, dobra, idę tam, bo widzę... Kto to zamknął drzwi? Dobra, musi zmienić kamerę, zaufaj mi. Jak nie, 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 zmieniaj, nie zmieniaj, nie zmieniaj, nie zmieniaj. Zmienię i zaraz naprawię, mówię ci. Poczekaj, ja pokażę ci fajną wizję. O, tu sobie jedną... O, Abiego widzieliśmy jak przez chwilę. Poczekaj. Bo gdzieś tu kamerę ustawiłem. No i czemu ja nie mogę znaleźć? Teraz. Kurwa, no. Nie, no to jest to chyba. Jaka ciemnica tam jest, jak to włączyć noktowizor? To jest taka ciemnica i tyle? No tutaj tak. O, coś zapikało, widziałeś? To jest chyba to miejsce, co nie? To moja kamera, tam postawiłem chyba. Włącz noktowizję. To jest włączona... O, idzie Abeson. To jest noktowizją już? Patrzcie na niego jak odważny. No. Jak tam, AB? Radzisz sobie? O, zobacz tu naszą kamerę. Będzie wychodziła. O, mam na niego. Patrz, jak tchórz ucieka. Boi się. Widać, że tak średnio, jeśli chodzi o łapanie duchów. Jakie już dowody mamy w ogóle na tego ducha? Żadne. Żadnych dowodów nie mamy? Żadne. Żadnych? No. No, poczekaj, zobaczmy. My w piątki mamy, orbów nie mamy, tak? A wrzuci nam chociaż książkę? Nie. Oho! Oho, widziałeś? To jest rozścieczony duch, tak mi się wydaje. To chyba Junior był akurat. Patrzcie jak tchórzy, co nie? Co on próbuje zrobić? No, sam się tchórzy, skórna! No. Abi, sprawdziłeś ten? Książka czy jest zapisana i są te? No przecież już dawno mówiłem, że jest zapisana. No, czyli mamy dowód książki, nie mówiłeś. Nie mówiłem 3 razy. Dobra, Abi. A my w piątkę patrzyłeś, czy jest? Otwórz drzwi. Otwórz drzwi, to sprawdzimy orbsy. Dobra, włącz orbsy. Są fingerprintsy. No i zajebiście, Abi, odciski palców. Dobra, przełącz kamerę na tą orbitalną. O, dobra, teraz wystarczy, zobaczymy orbsy i mamy ducha. No, ale straszna ciemnica w tym kiblu ogólnie, co nie? Ty, a zdejmiesz kamerę i włączysz noktowizy i odłożysz? Sami to? Możecie to zrobić. Jak niby? Wciśnijcie klawiaturę. No, to coś takiego się robi. No i to jest właśnie noktowizja. A, no to jest takie. Noktowizja. No dobra, mamy noktowizję jednak. Dobra, widzisz tu jakieś orbsy? Nie ma orbsów, podłóżcie te docy tam. A po co docy? Po co nie, docy nie. Niby? Co to, do czego to służy niby? Doc. No, że możesz na kamerze wtedy zobaczyć ducha, kiedy stoi na tym... W sumie to nie stoi, a biega. No dobra, ale do czego są docy? No bo Junior, ty gadasz, nie, mało konkretnie strasznie mówisz. W sensie, po co mam to zrobić? Bo to jest kolejny dowód. Ale jaki to jest dowód? Docy, tak się nazywa dowód. Tak się nazywa dowód. Projektor doc. A, no to mów, że to jest nowy dowód, no. Ach. Dzisiaj Junior coś mało konkretnie jesteś, zauważyłem. Dobra. Nie, wiem co potrzebujemy. Czas na krzyż i trochę soli. To go powinno uspokoić. Duchy nienawidzą soli i krzyżów. Dobra, a zwłaszcza nienawidzą soli. Teraz ich załatwimy, tego ducha. Halo, jesteście tam? Najpierw wyjdź stamtąd,
Poczekaj, może najpierw... w sumie najpierw się nawłykam jeszcze tabletek, dzięki temu będę ten... spokojniejszy. Elo, elo crackers. Poczekaj, weźmy trochę jeszcze ten... O nie, już zjadł mi ktoś. Dobra, trudno, jednak sól. Dobra, co tam się dzieje u was? Ja cię kręcę, oni znowu polują na duchy. A mają wzięli te dotcy? W ogóle chyba nie wzięli. Zobaczmy, co tu się dzieje. Ale zmienimy ten. Klawiaturę na, nie wiem, Apesona może. O, tutaj, jak ucieka. Halo? Dobra, czyli dowodz. Nie, sól i krzyż, taka jest prawda. Kurczę, cały czas jest atak. Dobra, zaraz tam wskoczę. No widać, że sanity na niskim poziomie. Nie, nie ładnie. Dobra, idę się już przygotować. Może tamtędy wejdziemy w sumie. No, tamtędy wejdę, będę bliżej miejsca. Kiedy jakieś DBD? No i co? Co tam? Zamontowaliście te dotcy? Nie może być to. Ale po co jest? To już nie ma żadnego ducha. Nie ma sensu. Teraz albo mroźna temperatura, której nie ma, albo gada z nami. Co? A, faktycznie. No, jest jedno z dwóch dowodów. No i widzisz, Junior, jak zwykle ten dot... Nie, nie, wiem, co jest potrzebne. Dobra, teraz zapałem. Potrzebne... Ten, wiesz co? Już do was idę. No tak, wiem, o co chodzi. Sól! Muszę przynieść sól. To spowoduje, że uda nam się złapać tego ducha. Idę ze świeżą dawką soli. Gdzie jesteście? Chyba jest tu. Bo niosę sól! Ja, duchy się strasznie rozliszają, kiedy się sól nosi. Jak się wysypywało? O chuj. O, ma chyba nie chce z nami gadać. No właśnie nie chcę gadać, mi się wydaje, że po prostu freezing coś jest zbugowany. Co na Blateuszu z tą salą? Cicho! Jak się ją rozstawiało? FM? Tak! No, duchy nienawidzą soli. Generalnie. No, mówię ci. Dlatego właśnie nie, no, wziąłem. Musisz się wstrzymać! Słuchaj, Wikusie, to Blady to jest praktyka, tam dobrze się tego. Okej. I myślisz, że coś umie. Tak, ja się na duchach znam, jeśli chodzi o polowanie. No, duchy nienawidzą soli. No, przeczytałem to w internetach. O, tak. Kurwa, no, ale się trochę ale zestrałem. Nie ma jej jeszcze. A co, będzie co? Tu iść? Ona tu no oczywiście, idzie. Że tak. Nie zaatakuje nas? Ona już idzie do nas. Nie no, już się skończyłem. Kurwa, ale się zestrałem, co nie? Dobrze, że sól miałem w ręce. Dobra. Dobra, rozłożymy soli tam przy kibelku. A gdybyśmy wzięli termometr i zobaczyli, jest w tym pomieszczeniu? No, ale ja patrzyłem i było 7 stopni. Ale może no to nie błąd, będzie freezing. Może już no ten. A że po prostu że mamy za niskie sanity i dlatego jest to zamknięte. A może no włączmy w ten no wtyczką światłość w tej szkole, a nie jak debile chodzi po ciemku. No i od razu lepiej. No nie, jak debile chodzi po ciemku chodzi. Patrzcie na to. O, to jest słaby punkt. No i znowu. I znowu rozjuszyłem! Rozjuszyłeś go, widzisz? Nie no, nigdy tu nie podejdziemy. Babcia Frania, nie bądź taka. Nie martw się, ten duch jest upośledzony, kurde. Ale wygadacie uf. Cały czas, on za wami nie łazi. Nie, nie, bo wiesz dlaczego? Bo soli się boi. Dlatego. Ja pierdolę, to nie tak. Stworzyłem mu krąg z soli, dlatego jest taki upośledzony. Nie wie jak go minąć. A stój to, tak może skierowany jest, plecami nie, nie, do ducha, co? To jest jeden z takich legendarnych metod egzorcystów, że właśnie kładzie się krąg z soli i duchy po prostu, no odjebuje im, bo nie wiedzą jak to opanować ten, tą sytuację. I teraz jest tam sól, ty, a co soli. Jak ten duch odejdzie od lewej strony, a nie od przodu? Nie, no niemożliwe, żeby odszedł. Chyba, że przyszedłby kanałami wentylacyjnymi. Duchy chodzą kanałami wentylacyjnymi często. Tak. No. Trochę się cykam, szczerze mówiąc, Ebi. Wiesz, co chcesz robić? Za życia był hydraulikiem szkolnym? No gorzej. No, dobrze, że mam sól. No, całe szczęście. Pierdziele, ja to dalej z tą solą. Słyszałeś to? Wikusia, czy to ty się wygłupiałaś? Słyszałeś to? O Boże. Ja pierdziele. No było takie dobrze, na na na. Dobrze, że miałeś sól, Bladeuszu, bo ja chciał cię złapać. Było takie na na, co nie? Jeżeli to, jest jeżeli to jest mailing, to możecie było. Jeszcze sobie jedną rzecz fajną zrobić. Jeżeli to jest mailing, oczywiście. Mailing? O czym ty gadasz znowu? Jeden z duchów, no.
Boże, tak się nazywa. Dwie sole tu rozstawił. No, za bezpieczeństwa. O. Wtedy możecie wziąć ten mikrofon paraboliczny, no kurna, no i posłuchać jak gada. La 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 la. No się, teraz chyba Wikusia to robiła, chociaż mam czasami wątpliwości, czy to duch, czy może Wikusia tak śpiewa. Dobra, ja stąd spadam. Żegnaj, jesteś na jej łowie. No. Sam jesteś na jej łowie. Kurde, widzisz? Nie, to jest słaby duch, co nie? On tylko Juniora upolował. Bo się na mnie zrespił. Dobra, Junior, po prostu no, nie wyszło ci to egzercystowanie. Jakbyś kierował się moimi wskazówkami i odpowiadał na pytanie, to na pewno byś nie zginął. Dobra, musimy się zastanowić w takim razie, kim może być. Czyli tak, co nam zostało? Czyli zostało nam Spirit Box, tak? Albo FM, albo mroźne temperatury, tak? Mi się wydaje, że mogła się temperatura zbagować, bo on strasznie agresywny jest, ten duch, a to wiesz, demon może być. Powiem ci, że do tej pory ani razu mi się nie zdarzyło, nie, że była zbugowana temperatura. Nie, tak? To musi być MF5 w takim razie, bo na Spirit ten nie odpowiadał, tak? Idziemy. Nie odpowiadał na Spirit. No, nie odpowiadał, ale to musi być MF5 w sumie, no. To może być. MF5, to jest Mylink, tak! Duch Mylink. Mylink. Od pisania maili, czyli był kiedyś księgowym pewnie i wypisał maile do ludzi. Tak. No. Jak jest normalne tłumaczenie Mylinga? Nie wiadomo. Dobra, teraz wiem, że to ty mówisz. A już tym razem ci się udało. Za pierwszy raz nie sprankować. No. Ale to nie ja. Dobra, dalej. AB, spróbuj, ja mam inny głos. Weź ten MFTera i pogadaj z nim jeszcze, dobra? O, wszedł z tego, sól! Słaby punkt. No jednak. Yes. Jednak sól. Się złapał, zwolniło go. Ej, weź ten MFTera i ten ogarnij ten temat. Ja się wycofam w razie W. Zrób mu zdjęcie pamiątkowe. Zrób mu zdjęcie. No. Junior chyba zrzygał. Ej, masz tu MFTera? A MFTera gdzieś tu masz? Masz tu MFTera? O, patrz. No nie, to jest kolejny. Ej, patrz, gdzie jest MFTer? Gdzie jest MFTer, AB? Tomas, no leży, rzuciłem ci! Który to jest ten? Tomas, jak to podnieść? No ten, no... Jezu. Jak to podnieść? O, mam. Tomas. Dobra. Dobra, Junior, uśmiech! Ładny jest fota Juniora. Tomas, gdzie on jest, Junior? Tak, Tomas. O, jest! Patrzcie, strał! Zginął jak chujek zrygał. No nie, duch włożył go po prostu do kibla. Ej, musimy z nim pogadać! To pogadaj z nim. Ej, może on nie rozmawia, Tomas, jak jest kilka osób, to nie chce odpowiadać. No nie, no jak ja bym sam, no, też gadałem i nie gadał. No. Tomas. Ale może sam w szkole musisz być. Ej, dziwnie, długo nas nie atakuje. Czemu nie atakuje nas nagle? Przecież by sól zadziałała. Sól zadziałała po prostu. Na pewno. Dlaczego tak długo nas nie atakuje? No. O chuj. Dobra, spierdalamy. No, Amy. Halo! Przecież nie ma Hanta. O Boże, ale zesrany byłem. Przecież nie ma Hanta. No dobra, ale był taki, wiesz, drzwi się zamknęły same z siebie. No to ci się nie przestraszył? Tomas, ja to sam od siebie trochę. Czy wy gadacie z nim przy zgaszonym świetle, czy przy włączonym świetle? Nie no, zgaszone tu jest. Na korytarzu jest zapalone. No. Tylko na korytarzu jest zapalone. No właśnie, ale jakby co, w dzienniku możecie sprawdzać, czy odpowiada jednej czy dwóm osobom. Akurat ten nie wiedzą, tak, ale. Jest w dzienniku, ale znaczy ogólnie w dzienniku jest informacja, no ale tutaj akurat teraz nie ma, nie? MF wskoczył na czwórkę przez chwilę. Podczas Hanta może być pokazać się MF5? Tomas, kim? Wiesz co, podczas Hanta chyba pokazuje po prostu wszystkie po kolei, więc nie wiem. Kurde, MFR zaburza te MFR wskoczył na czwórkę przez chwilę, powiem wam. Kamery też się psują, no, jak jest Hunt, więc. No tak, znaczy jak stoisz w odpowiedniej odległości, to no tak, zdjęcia i tak dalej. Ten, ale Tomas. Dostałem taki protip, baby, że musi zamknąć te drzwi, jak na korytarzu jest światło. No. Wow, ale ja zamykałem te drzwi. Ej, a MFR? Nie, to akurat nie jest prawda. Mi odpowiadał nieraz, jak miałem otwarte drzwi na jedno. Dobra, szczerze, aby zaznaczył MFA 5, jest to modlitwa. Tak, MFR chyba. Tak, MFR i lecimy dalej. Łatwe zlecenie. Łatwe zlecenie. Czyli co zaznaczamy? MFR. No, MFA 5. Zaznacz MFR. Wykonam zadanie na kupowanie przedmiotów. Ale było czwórka. Także spoko. No ale. Jakie zadanie na kupowanie przedmiotów? Najbardziej prawdopodobne. Junior cały czas gada jakimiś zagadkami. Mówi coś, a potem nie chce się wytłumaczyć. No. Cały czas po prostu. To Wikusia już tutaj mi wszystko wytłumaczyła elegancko. Proszę. Nie chcę
zostawać z tyłu. Dobra, poradzi sobie Wikusia. No. Łatwo. Jakby zaczął się hunt AB. To co? To bym cię chyba zamordowała. Nie mogła być, bo byś nie żyła pewnie. Dobra, łatwe zlecenie jak zwykle. Zawijamy się z tej owąchocka. Sru MFR w podłogę, bo po co nam sprzęt na duchy. Wszystko jest dzięki tobie. To ja, kurde. Dobra. Oj, patrz jakie ładne świeczniki dodali. Takich świeczników ładnych nie było, były świece. No. To macie wszyscy zaznaczone? Teraz można romantyczną kolację zrobić. Ja będę też. Dobra, to zaznaczamy. A jak to się zaznacza po prostu rzeczy, tak? A, mailing, dobra, ogarnąłem. To co to znaczy mailing? No tak się duch nazywa, no. No ale to jakieś tłumaczenie musi być chyba. To nie było tak mowy, ja mam dobrze powiedzieć, że to jest poltergeist, a wy mnie nie słuchali. Czyli poltergeist jest od czego? Od temperatur? Ale co tam, temperatura? Nie, on jest od gadania. Czyli na gadanie. Nie gada, no to kurna, wszystko sprawdziliśmy i jedna osoba, i trzy osoby, nic nie gada. No niestety, no ja tak pomyślałem, że to jest prawdopodobne, nie? No dobra, to ja lecę. No i $200 moje. Bo już lecisz, AB? Ile tu przyszedłeś? Już się boisz? No mówiłem, że na jedną wbiję. Ja cię kręcę, AB. To jest ostatnia rzecz, którą ty powinieneś powiedzieć, że ja się boję. Boisz się, AB? No to jeszcze jedną dawaj. Dawaj jeszcze jedną. No nie, nie mam czasu, przepraszam, ale nie mam czasu. Chodź, boisz się. Lasi, dawaj, lasi. Boisz się, AB. No, tchórzysz. Pogramy za 2 dni. Tchórzysz, AB, no. Póki co leci. Trzymajta się, strach cię obleciał. Pa, pa. Strach cię obleciał, co no, nie? Pa, pa, no.